Dzień dobry, witajcie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj zabieramy się za bardzo ciekawy dodatek do pilarki taśmowej. Zrobimy z niej szlifierkę taśmową. Zapraszam na film. Dla tych osób, które są z Domi Drewno już trochę dłużej niż rok czy dwa, tak, był taki film, słuchajcie, kilka lat dobrych temu przy... Chyba nawet przy tym samym modelu ja pokazywałem, jak zrobić taką przystawkę samodzielnie. To był mój prototyp wtedy. Ja zrobiłem to tak, jak uważałem, że być to powinno. Działało to tak, wiecie, sobie troszeczkę. Spełniało wtedy moje funkcje. Później zmienialiśmy pilarkę. Teraz wróciliśmy z powrotem do tego modelu 4400. I mam przy sobie oryginalną przystawkę właśnie, którą producent przewidział właśnie do tego celu. Generalnie pilarka taśmowa, myślę, że to jest świetne narzędzie. Może nawet trochę takie niedoceniane. Dlatego, że ludzie się przyzwyczaili. Pilarka stołowa czy jakaś frezarka. Ale pilarka taśmowa spełnia funkcje, których żadne inne narzędzie nie zrobi. Przede wszystkim oczywiście jest do cięcia krzywoliniowego. Jeśli się uprzemy i przewidzimy driftowanie, czyli to ściąganie brzeszczota, możemy również ciąć prostoliniowo, ale oczywiście mamy tutaj zakres cięcia, tak, czyli jak podsunę to na maksa do góry, to mamy 40 cm, coś czego, no tutaj może 40 nie będzie, 30, coś czego nie zrobię na żadnym innym sprzęcie w warsztacie. Ale oczywiście może też to pracować jako szlifierka taśmowa i to niesamowicie wydajna. Tutaj mam papiery ścierne, czy taśmy ścierne, a tutaj mam elementy, które zaraz spróbujemy zamocować. Mój przyrząd, jak pamiętam, to był kawałek jakiejś płyty, jak generalnie bardzo lekkie elementy, a tutaj to waży, kurde, z 5 kg, czy z 5 kg, tak się powinno powiedzieć. Jest instrukcja, muszę sprawdzić, jak to zamocować, bo nigdy tego nie robiłem, więc nie mam pojęcia. Robię zbliżenie, wypatrzycie, ja się męczę, a później wrócimy jeszcze, pokażę, jak to działa i coś powiem na zakończenie, nie?
Niezła sprawa, nie? Szybkość szlifowania tutaj powala. I widzieliście również przy takich grubych belkach 120, nie ma problemu, idziecie jak burza i żadnego przypalania, super, to jest wszystko wyszlifowane. Sama zmiana na ten element taki płaski versus element co okrągły, to jest też jeden klucz imbusowy, jest do tego potrzebny, troszeczkę w górę, przesuwamy, odkręcamy, to też idzie wszystko migiem. No i tak naprawdę jeszcze tutaj po skończonej pracy w opcji szlifierki można to wszystko przestawić trochę. Czyli możemy zrobić to w tą stronę, czy też w drugą, skręcić to wszystko razem i wtedy wracamy oczywiście na taśmę i możemy wracać się do opcji cięcia. Co fajne, to jest też tutaj taka mikroregulacja, która pozwala ustawić ten docisk dla taśmy szlifującej naprawdę idealnie w osi centralnej papieru, żeby nie szlifować gdzieś na krawędzi albo nie mieć podparcia, nie wiem, z jednej strony, a z drugiej zupełnie nie. Jesteście w stanie to wszystko poustawiać tutaj naprawdę bardzo sztywno. No i przy tych naprawdę takich tutaj grubych płaskownikach to widzieliście, że kiedy się to ustawi, to może zrobię tak, żebyście widzieli nie za taśmą zaraz, kiedy się to ustawi, dociśnie do stołu, zablokuje wszystko, to faktycznie jest to nie do ruszenia, jest to jak monolit razem ze stołem czy z innymi częściami, więc wtedy skupiacie się na pracy, a nie, że gdzieś wam coś się rusza i jest coś niedokładnie. Niezła rzecz, nie? No ale właśnie to jeszcze właśnie wrócę do tego mojego przyrządu, gdzie to wszystko było takie bardzo delikatne i chyboczące się, a tutaj te elementy to jest lita stal. To co trzymam w ręku to jest, myślę, że z dobry kilogram, więc to wszystko jest tutaj pancerne, tylko po to, żeby mieć tą stabilność pracy. Tyle na dzisiaj w takim razie. Do zobaczenia wkrótce. Nie, najpierw wciskacie lajka, nie? Łapa w górę i za kilka dni kolejny film. Do zobaczenia. Cześć.